Katowice, a trzecim Stomilem grający w zielono-czarnych strojach katowiczanie chcieli zrehabilitować się za porażkę u siebie z Zagłębiem Lubin i w pełni się to udało. W 22 minucie po podaniu Adama Kucza Arkadiusz Szczygieł po raz pierwszy pokonał Harbickiego. Nie minęło 10 minut, a młody napastnik Katowic ponownie głową zdobył gola, tym razem po precyzyjnym dośrodkowaniu Polarza. Po pół godzinie było zatem 2-0 dla Katowic, choć przy drugiej bramce Polarz i Szczygieł najprawdopodobniej znajdowali się na pozycji spalonej. O losach spotkania mógł rozstrzygnąć Adam Ledwoń, ale najpierw nie trafił do bramki z rzutu karnego, a w 70 minucie piłka po jego strzale odbiła się od słupka. Grający ofensywnie olsztynianie, choć stracili w drugiej połowie ukaranego czerwoną kartką Jankowskiego, do końca nie rezygnowali z odrobienia strat, lecz zdobyli tylko jednego gola. Na 5 minut przed końcem meczu honorową bramkę dla Stomilu uzyskał Paweł Gadziała. Po dobrym spotkaniu GKS Katowice pokonał Stomil Olsztyn 2-1. Ja myślałem o tej bramce właśnie ze Stomilem. To była oczywiście bramka tygodnia, jak się nie mylę. No, cieszę się, że po prostu to były takie dwie ważne bramki w takim meczu. Praktycznie graliśmy o 6 punktów, jakby nie było. Po prostu czołówka tabeli. Cieszę się, że pomogłem drużynie. Po prostu to był grzech po prostu nie strzelić tych bramek, bo po prostu dostałem piłeczki z obydwu stron na nosek. I także tak się powinien zachować napastnik, nie? Bardzo się cieszę, że złapałem formę i oby tak dalej, nie?